Powiedz mi, Krzysztof, co tam dziś, słychać dziś. u Ciebie ostatnio w życiu ciekawego? Wszyscy zdrowi. <laughs> Wszyscy zdrowi. <laughs> Wszyscy. No to chyba najważniejsze, co? No, w dzisiejszych czasach. No, co tam muzycznie się dzieje? Bo wiem, Os że puściłeś epkę ostatnio. Ta, to było coś takiego z, jeszcze z zeszłej zimy, trochę przeleżało, ale trzeba było to wypuścić, to wyszło. Jakby wiesz, po tym wszystkim kompletnie zmienił mi się, zmieniło mi się podejście do muzyki, zmieniło mi się podejście do tego, co chcę robić i tak dalej. Jakby ja już, już nawet nie czuję związku z tym materiałem. Wyszedł i... A to chyba normalne się. jest u ludzi, którzy coś tworzą, tak? Że po prostu tworzysz jakiś materiał, wyrzucasz z siebie emocje, puszczasz to w świat i tak jakby wiesz, idziesz po coś następnego. No to jest tak jak terapia. Jakbyś się komuś zwierzał. No właśnie, to jest takie ciekawe, wiesz, bo dla mnie na przykład bardzo łatwo jest zrozumieć coś takiego, że to jest terapia na przykład dla osoby, która pisze tekst i się uzewnętrznia jakoś emocjonalnie, właśnie tekstowo. Ale jakbyś mógł powiedzieć, jak ty to czujesz, wiesz, pod kątem tego, że jesteś producentem, tworzysz muzykę i jak ty te emocje przelewasz? W jaki sposób to u ciebie wygląda? To jest dokładnie ten sam. Rodzaj komunikacji, tylko nie, nie za pomocą słów. Takie niewerbalne, wiesz. Mhm. Wylewanie dokładnie tych samych emocji, tych samych myśli. Jakbyś mógł się zastanowić na przykład nad tym, jakie emocje miałeś związane z ostatnim materiałem, to co to było? To, to był jakiś taki, powiedziałbym, zjazd życiowy. Porażki z ludźmi, to jak świat wyglądał przez dwa poprzednie lata. I jakie były tego konsekwencje, jak niewiele rzeczy się ciekawych działo, a to, co się działo, było raczej smutne. Więc to jakoś automatycznie ukształtowało materiał. I czasem tak masz, że wszystko, co robisz, usiądzie ci na web i chodzi mhm. z tobą, aż tego nie zrzucisz. No i to właśnie było coś takiego. Jak się nazywało to wydawnictwo? Image. Image. jest dostępne na Spotify, można sobie odsłuchać. Wszędzie. Na YouTube też jest, tak? Poza wersją fizyczną. Okej. Okay a być może kiedyś będzie. Nie wiadomo. Słuchaj, no mi się wydaje, że wersje fizyczne w ogóle w dzisiejszych czasach to kurczę już jest jakiś taki trochę, wiesz, kolekcjonerskie y, takie wiesz edycje bardziej widzę przyszłość dla nich niż dla po prostu wiesz y, wydawania płyt po to, żeby na nich zarobić. mi się, wydaje, że te, nie ma teraz już wiesz takich sprzedaży, takich nakładów. Wiesz, no na pewno nie wydaje się płyt y do bezpośredniej konsumpcji fizycznych, bo mało ludzi ma jeszcze otwarzacze w domu. No w domu, w autach coraz mniej nowych tak, samochodów a, ma. a, a bardziej, bardziej wydajesz to jako coś dla, dla ludzi, którzy chcą cię słuchać, którzy chcą cię wspierać. Mhm. Wiadomo, no to nie, nie, nie przeskoczysz tego, że Spotify masz jedno kliknięcie i, 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 i leci kawałek. No to jest bardzo a, pły, wygodne. a Płyta to jest wycieczka do sklepu, to jest zamówienie na stronie, to jest prowadzenie danych z karty i tak dalej. No tak, jest ale też. To jest milion kroków. No takie oczekiwanie. Musicie na jakimś przykład... bardzo zależeć, żeby, żebyś dokonał takiego zakupu. No właśnie chyba do tego dążyłem, że, że właśnie takie oczekiwanie na tą płytę, kiedy jaresz się jakimś artystą i jesteś w stanie zamówić sobie coś przedpremierowo, czekasz, aż to do ciebie przyjdzie. Jak jeszcze to jest ładnie wydane, to, to też jest zawsze na plus. To prawda. No. No nie wrócą już te czasy, kiedy yy, wiedziałeś, że wyjdzie jakaś fajna płyta, której bardzo chciałeś posłuchać, i chciałeś poczekać, aż będzie w sklepie, pójść. Yy, pytać się ludzi, którzy nie mają pojęcia, co w tym sklepie jest, czy, czy takie coś jest. Chodzą na, na zaplecze, szukają tego godzinami. No, były fajne czasy, ale. Pamiętasz, kiedy kupiłeś swoją pierwszą płytę za jakieś tam odłożone, uzbierane pieniądze? Uff było jeszcze w poprzednim stuleciu. <grym> ja pamiętam swoją. Pamiętam, że mieszkałem jeszcze wtedy w Białymstoku i jechałem z Leśnej Doliny do centrum do właśnie tam gdzieś przy dworcu autobusowym to tak gdzieś tam mi świta ledwo, ledwo był sklep muzyczny i kupiłem tam płytę Limp <grym> Chocolate Starfish and Hot Dog play with Water Cool. Jeszcze wtedy nie znałem znaczenia tego tytułu. Dla widzów, którzy są ciekawi, każdy może sobie sprawdzić sam znaczenie tytułu tej płyty. Natomiast no, pamiętam, że byłem mega zajrany, nie mogłem się doczekać, aż przyjadę do domu autobusem. Chyba to był autobus linii 20. Właśnie przyjechałem do domu, rozpakowałem tą płytę, wrzuciłem kompakt do wieży. I po prostu odpaliłem sobie pierwszy numer, i <noise> zacząłem machać głową, i sam tak ten się przy tym bąsowałem w ogóle. Nie wiem, ile wtedy lat miałem, mało, jakoś z 11-12 tak mi się wydaje. Mhm. Ale no ale pamiętam to do dzisiaj, i raczej będę pamiętał to do końca życia, dlatego się Ciebie pytałem, czy Ty może pamiętać. Powiem Ci, że jak miałbym strzelać, to e, chyba to był Cypress Hill, i chyba to było we Wrocławiu. Mhm. Ale nawet nie pamiętam, która płyta Cypress. Stary, jak Cypress Hill wyszła ta płyta, na której był ten Rock Superstar i Rap Superstar. były te no. dwa numery. Pamiętam, wtedy te dyski na wiele leciały i nagrywaliśmy z ziomkami sobie właśnie na kasety VHS te klipy. Ja to oglądałem na Reficie w ogóle. To było niesamowite, nie? No i tak jak mówisz, teraz kurczę, nie ma takiego oczekiwania. Są inne rzeczy, które też są fajne. Jest zajebiste to, że wszystko jest dostępne szybciej, ale no, ciężko jest zbudować takie napięcie, nie? Powiedziałem, że jest to wręcz niemożliwe. Dlatego niektórzy rezygnują całkowicie z promocji i po prostu wydają z zaskoczenia. No kłe, bo tak właśnie ten y, promocyjnie rozkwina różne strategie ciekawe i nie wiem, co mam o tym myśleć. Bo tak, kiedyś wydawało mi się, jak ruszyła ta cała y, y, akcja promocyjna płyty Romantic Psycho, no to tam było coś takiego, że. Wydawało mi się, że za długo jest to ciągnięte, tak? że już dużo jakichś lików było i tak dalej, ale spodobało mi się to co zrobił później, czyli po tym jak była promocja tej płyty, zagrał trasę koncertową i potem zaczął grać te małe koncerty w małych miejscowościach. Jeżdżą tam, jeździli, nie wiem czy jeszcze jeżdżą, jeździli Volkswagenem Transporterem, chyba te czwórką, oklejonym tam w Draże, Korsarze, jako sponsorzy, Motorola itd. i tak dalej. To mi się podobało. I wydaje mi się, że no, to, tak jak mówisz, to są raczej wyjątki, ale no, lubię zawsze jak ktoś się przyłoży do promocji płyty w taki niecodzienny sposób. A z drugiej strony, jeszcze tylko dokończę, właśnie ogólnie takie... Mi się wydaje, że to też jest takie oddawanie w, wiesz, w społeczność e, rapową, dla, to, to coś zajbistego dla fanów, kiedy... Mm, Robisz duży koncert, zajebiste show, na którym byłem. Yy, nagrywałem tam materiał na, na właśnie na koncercie Quebo Vergo i zajebiście to wyglądało. Najlepsze show, na jakim byłem. Natomiast właśnie po tym wszystkim z, z, z koncertu za większy hajs na takich większych obiektach, robisz trasę w ogóle totalnie, wiesz, o 180 stopni na odwrót i właśnie za małe pieniążki ludzie mogą przyjść się, pobawić i to, zajebiste to jest. Bardzo mi się to podobało. To jest coś takiego, że jak już. Dojdziesz do tego poziomu, że już wypełniasz arenę. No to co ci zostaje? Jakby wiesz, no dochodzimy do tego punktu wysycenia, tak? Do sufitu, że już wiele więcej ludzi nie, nie skrzykniesz na koncert. I, i w zasadzie, no co, ci, co ci zostaje? Niektórzy się tym nudzą po jednym sezonie, po dwóch, niektórzy próbują na tym zarabiać w nieskończoność, ale w końcu przestaną. Mhm. I wtedy, co ci zostaje? Wtedy możesz albo się wycofać i zostać zwycięzcą absolutnym, a możesz też, nie wiem, zupy, zrobić coś zupełnie innego. Może on ma do tego takie podejście, że chce jeszcze raz skręcić karierę od nowa. No, może najbardziej podobał mu się ten etap, wiesz, kiedy zaczynał. No możliwe tak, jak się zaczyna związki. <laughs> Często ludzie wspominają, że to jest najlepszy okres. No tak, bo wtedy udajemy lepszych niż jesteśmy. <laughs> Słuchaj, bo ty z Kłabą też współpracowałeś muzycznie, tak? No i dawno temu. No właśnie, ale mi się wydaje, że nigdzie o tym jeszcze nie miałeś okazji opowiedzieć, jak wspominasz tą współpracę. Powiem ci tak, z nim, z nim to, to jest luz, to jest jeden z tych, z tych, z tych gości, yy, raczej nie, nie ma specjalnie dużo poprawek, jest zaufanie do producenta. No jedyne, co, co ciekawe historie mam związane z yy, z tamtym, z tamtym, czasem, to to, że y, płyta przed egzotyką wyciekła do netu. W takiej bardzo surowej formie, gdzie były wbite kawałki na jakichś pętlach. Mm -hmm. Ja pamiętam, że ja wtedy zrobiłem takiego mema, y, gdzie kłębo wyglądał jak Paulo Coelho. Był kawałek był Paulo Coelho mm -hmm. Nie pamiętam dokładnie, co było na tym memie. Natomiast y, y, Pamiętam, że postawiłem sobie za cel zrobienie tego kawałka w taki sposób, żebyś nie czuł straty, że słyszałeś go w wersji, która wyciekła. Okay. Dlatego finał ma dołożone dużo solówek, jest bardzo rozbudowany, Zrobione jest zupełnie inaczej, żeby. No żebyś, żebyś, wiesz, nie miał tego, że przesłuchałeś lika i a to tylko tyle. Mhm. No właśnie, no bo słysząc jakieś wycieki, możemy się zawieść też na ostatecznej wersji. Więc zadbajesz o to, żeby słuchacze, którzy mieli okazję te, te wycieki sprawdzić, żeby się zaskoczyli jeszcze raz. No tak, no wiesz, no, były, były, były dwa podejścia, tak? Można się załamać i popłakać, że, że takie coś się spotkało. A jak, jak masz, wiesz, możliwości, żeby, żeby zrobić tego coś więcej, no to wykorzystujesz sytuację. No. Jak już jesteśmy przy Twoich projektach, tak już miał tak sobie powspominać, to jakie, jakie współprace pamiętasz najlepiej? Przy których projektach Ci się najfajniej pracowało? Mm. Wiesz co ja poza jakimiś pojedynczymi wyjątkami, to raczej z wszystkimi idzie dobrze. Mm -hmm. Ale masz coś takiego, że na przykład masz taką osobę i, i taką więź z nią, że na przykład jak zaczynacie coś robić, to to po prostu płynie i razem się nie wiem, nakręcacie, żeby stworzyć coś dobrego. Czy powiem ci tak, są, są ludzie, z których wyciągam więcej niż niż, niż z innych. Mhm. A jak to jest. I, no przykładem takiej osoby jest Getz. Mhm. Gets. Y, y, to jest dość, dość, dość dziwne, bo on ma na tyle dobre wyczucie klimatu, smaku, melodii, wszystkiego, że ja jestem w stanie mu zaufać. Jak on coś wymyśla, to jestem w stanie to przyklepać i nie bać się, że to zostanie źle odebrane albo że, że kompletnie wiesz, wizja zostanie zatracona. Jakby z takiej współpracy dużo się wyciąga, bo uczysz się też czegoś o sobie. Tak, mhm. patrząc, jak inni robią tak, jak ty byś być może zrobił, albo jak można zrobić to, co ty robisz, tylko w inny sposób. Okej, okay, czyli możesz albo się utwierdzić w tym, że to, co robisz jest dobre, albo właśnie przy okazji jeszcze nauczyć się jakiegoś no, albo nowego... czy nie jesteś przypadkiem, czy, 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 czy twoja wizja nie, nie jest gorsza. No, no to, to jest chyba takie, wiesz, ciężkie... W, w strefie artystycznej, żeby. Ciężko jest dojrzeć do takiego podejścia. To jest to zależy od człowieka. Bo tak, no, gdybym miał ci rzucić wiesz, na jakąś prostą współpracę, na przykład tak jak, jak nie wiem, z paluchem, czy nawet z tym kłębom, że po prostu dostajesz, wokale, składasz kawałek, wszyscy są zadowoleni, leci przelew, wszystko jest super. I, no tak, one są proste, one są wygodne, mhm. ale ja, ja nie robię muzyki po to, żeby. Yy, tylko zarabiać pieniądze albo żeby, żeby tylko ją robić i robić ją jak najwięcej, tylko mm, próbuję coś więcej z tego wyciągnąć mhm. i dla ludzi, którzy tego słuchają, i dla siebie. Dlatego challenge zawsze jest lepszy niż brak challenge'u. Okej, okay. a jakbyś mógł na przykład sobie przypomnieć jakiś taki projekt, który był właśnie bardzo mocno challenge'ujący, taki, który zabrał tobie dużo czasu i nerwów, ale ostatecznie, nie wiem, byłeś zajarany tym, co wyszło. Jak powiedziałeś ostatnią część, to, <laughs> to mi odpadło. <laughs> no chyba kołam, o czym mówisz starym... co, ty, ty, muszę, muszę trochę gadać na okrętkę, bo zdarza mi się y, robić y, nie tyle pod y, inną ksywą, co dla... Różnych ludzi okay. za nich. I często to są materiały, które dostaję, które są na, na po prostu tak strasznej, na tak strasznym poziomie. Mm -hmm. no, no wiesz, no, techniki manipulacji dźwiękiem są prawie, że nieskończone. Możesz zrobić wszystko. I kiedy możesz zrobić wszystko i dostajesz materiał, który jest po prostu. jest głównym. No. To. To jakby no, częściowo spada odpowiedzialność na, na ciebie, tak? że, że wyjedzie coś, coś co jest nie, nie na poziomie, no i potem siedzisz i, i się z tym męczysz. I to jest najgłupsza praca, bo to dosłownie wygląda tak, że ty siedzi przy biurku i klika myszką godzinami. Mhm. Jeszcze się garbi patrząc się w monitor. I to nie ma z tego żadnej radości. Po tu popisujesz się, że umiesz zrobić wszystko, yy, tylko robisz to po co? Żeby kogoś, kto jest mierny, wyciągnąć na. Poziom, że jest słuchalny. to no. wszystko. No, domyślam się, że to może być frustrujące, ale wiesz, co mi bardziej chodziło? No, jakieś takie projekty, przy których. Bo zaczęłaś właśnie o tym mówić, że, że jak jest ten challenge, że jak ty, wiesz, są jakieś tam takie rzeczy, że się musisz sprawdzić, że to jest ciekawsze. I bardziej mi chodziło o to właśnie, że stricte jako, wiesz, ty, <ścoughs> czy, czy masz jakieś takie, wiesz, przykłady? Hmm. Wiesz co, ka każdy, takie, każdy taki projekt, który się zakończył na przykład zrobieniem całej płyty. Mm -hmm. to, te, to te rzeczy z, z, są jakimś challengem, bo z, z, zbierasz odpowiedzialność, ale jak widzisz całą płytę, którą zrobiłeś od początku do końca, to jest to, jest to użycie. Mm -hmm. Słuchaj, a jakbyś miał na przykład coś doradzić mało teraz, jakimś młodym producentom, co zaczynają. Co teraz jest takiego wiesz od czego się powinno zaczynać czy okay. powinieneś tylko da jeszcze to rozwinąć czy y, powinni się jednak edukować jakoś muzycznie jakieś wiesz, szkoły muzyczne jakieś wiesz, czytanie nut i tak dalej czy wystarczy właśnie bez takiej wiedzy która kiedyś była obowiązkowa y, czy wystarczy właśnie to że masz narzędzia pewne w internecie z których możesz skorzystać i, i właśnie zająć się produkcją. Powiem ci tak. Zanim wrócę Twoje pytanie do góry, do garni. wyje szkołę muzyczną do kosza. Całkowicie, przy czym polską szkołę muzyczną. Mhm. Zapomnij wszystko, czego się tam nauczyłeś, wyrzuć to do kosza. Idź prędzej do prywatnego nauczyciela, jeżeli już potrzebujesz, by ktoś Cię uczył. Znajdź coś w internecie, nie idź do szkoły muzycznej w Polsce, bo Cię zniszczy. Bo będziesz zawodowym pianistą albo gitarzystą, który ma najszybsze palce świata, ale nie będziesz miał ani grama duszy w tym, co robisz. Bo to robi niestety Polska Szkoła Muzyczna z muzykami. Kaj, okay, masz takie doświadczenia wśród znajomych? Tak. Znaczy wiesz, no, doświadczenia wśród znajomych. 100% z ludzi, których znam, którzy uczyli się w szkole muzycznej grania na instrumencie, jest znakomita w tym, co robi. Wszystko, co stworzyli muzycznie, jest dla mnie nieciekawe, nudne pozbawione wiesz jakiejś takiej głębi ale próbujesz przekazać to że uczą ciebie w takiej szkole grać to co ktoś inny napisał i ciężko jest takim ludziom coś swojego stworzyć bo nie to jest coś coś takiego jak jakby dali ci wszystkie możliwe narzędzia świata i potem zamknęli cię w klatce którą zamknęli w wielkim betonowym bunkrze, i jeszcze zasypali go ziemią. Mhm. Masz olbrzymi arsenał, którego po prostu nie możesz wykorzystać, który. Tak jakbyś miał związane ręce i nogi. Okay, to... Nauczyli się nimi operować, ale miałby się związane i nie mógłbyś nic z tym zrobić. Ciężko wytłumaczyć, co to robi, natomiast obserwuję to i to obserwuję to nie, nie od dwóch, nie od trzech, tylko od 15 lat. Mhm. Nie wiem, co, co tam jest nie tak. Nie, nie widziałem żadnych, wiesz, tajnych nagrań ze szkół muzycznych, w których wychodzi cała prawda? Nie mam pojęcia. Okej, okay. ale no to jeśli nie szkoła muzyczna, to od czego powinni zaczynać według Ciebie? Wiesz, w innym kraju być może szkoła muzyczna. Ale mówimy tutaj, stricte w Polsce. Tutaj w Polsce. Wszystko jest na YouTube. Mhm. To jest, to jest coś takiego, co wszyscy sobie powtarzają w kółko, ale dopóki naprawdę nie zaczniesz tego sprawdzać, to się o tym nie przekonasz. Wszystko jest na YouTubie. Każdy element, załóżmy, że skupimy się na produkcji, każdy element produkcji, jaki, jaki tylko może ci przyjść do głowy, co byś chciał udoskonalić, zmienić, nauczyć się, wszystko jest na YouTubie. A jak nie ma na YouTubie, to jest kilka stron, na których znajdziesz, znajdziesz odpowiedź. Wystarczy okay. wrzucić wyszukiwarkę. A, ale na przykład przy takich decyzjach, takich na, na samym początku, na przykład od jakiego softu zacząć? No bo to, co mówisz na przykład do mnie trafia w taki sposób, że wiem, że chcę robić w jednym sofcie albo w drugim i wtedy szukam, jak się pracuje w tym sofcie, tak? Czy w ogóle się powinno zaczynać od tego, nie wiem, jak się wyszukać, jak w ogóle stworzyć piosenkę, jak zbudować strukturę, wiesz, takiego bitu. Wiesz, dobrze mieć. Dobrze jak, jak zaczynasz mieć jakieś pojęcie. Yy... O, o naturze rzeczy, którą chcesz robić. Mhm. I jakby wiesz, no wychodzisz, wychodzisz z tego zrozumienia, tak? Chcesz robić muzykę, no to rozumiesz, że kawałek ma zwrotkę, ma refren i że, że do tego musisz zmierzać, że tam jest jakiś rytm, który, który rządzi tym kawałkiem, tak? I potem rozbierasz się te na elementy, uczysz się kolejnych elementów. A soft, no jest kilka popularnych aplikacji, z których ludzie korzystają. Ja proponuję sprawdzić dwie, trzy i zobaczyć, gdzie czujesz się najlepiej. Okej, okay, byś od razu polecił jakieś nazwy? Ableton, Fortinus. Wszyscy tego używają, czy FL Studio, no. Okej. Okay. A wiesz, tak się pytałem też o te początki bo ostatnio śledzę rynek sztucznej inteligencji i coraz więcej powstaje narzędzi, które są bardzo ciekawe i przerażające jednocześnie. Widziałem ostatnio na przykład, masz awatara stworzonego przez sztuczną inteligencję. Ten awater wygląda jak człowiek, jest to nagranie wideo i możesz sobie wiesz, stworzyć postać, która będzie się wypowiadać na jakiś temat, może reklamować Twój produkt, może zapowiadać Twoją płytę i możesz wykorzystać głos właśnie też z generatora AI, możesz tam podłożyć jakiś swój voiceover i tak dalej. No i to, to są ciekawe narzędzia. No i tak samo z, wiesz, z dźwiękiem. Jest, są teraz na przykład już te, kiedyś były generatory text to speech. Teraz to już jest taki deepfakeowy właśnie generator e, głosu, tak? Więc ostatnio się bawiłem, znalazłem jakiś taki w internecie i podkładałem sobie na przykład głos tupaka pod jakieś rzeczy. To jest tak, duck coś tam. Jak? Tak, coś tam, z kaczką w, w nazwie. A może, może. To wiem, możesz wpisać tekst i, e, i wybrać sobie aktora. No. Drake ci na winie, albo Kendrick, albo tak. co tam lubisz. No, i właśnie wiesz, coraz więcej jest takich narzędzi, i tak się zastanawiam, bo zaczyna się teraz taka dyskusja na temat tego, jak artyści, którzy coś wiesz, graficy, którzy coś tworzą, jak to wpłynie właśnie na ten rynek, na ten segment rynku. I tak samo jestem ciekaw w ogóle, czy myślałeś o tym, jak to może wpłynąć na, na rynek muzyczny. Przede wszystkim nie boję się tego tak bardzo, jak boją się tego inni ludzie. Yy, dlatego że. Yy... Rzeczy takie typu kreacja y, muszą mieć ze sobą jakąś intencję. I y, no maszyna ma tylko taką intencję, jaką ty jej nadasz. Więc to jest, to jest, to jest Twój wkład. No. Ja wiem, że dobrym przykładem jest ten, ten bot Discorda, który generuje ładne obrazki na podstawie tekstu, no ale to ty, ty mu. Y, ty mu tłumaczysz, co ma robić. Tak. Tłumaczysz mu, czy to ma być obraz olejny, czy to ma być coś przypominające grę komputerową, co ma na tym być. I, i to, co on tam wygeneruje, to, to jest, to jest, to jest jakaś intencja twórcy, tego, kto wpisał tekst. Mhm. Więc jakby no, no człowiek jest, jest w tym miejscu nie do zastąpienia. Tak, też... musiałbyś, musiałbyś opracować AI, które. Myśli o tym, co się dzieje na świecie, co chce mu powiedzieć i w jaki sposób chce mu to powiedzieć. Ale a czy myślisz, że na przykład, z czasem, jak te algorytmy będą szczytywać coraz więcej kontentu, który znajduje się w internecie, tak jakby myślisz, że nie dojdzie do takiego wyrównania poziomu, że, że jednak AI będzie na tyle rozwinięte, że będzie w stanie nas bardziej oszukiwać jeszcze, że jednak przemyśleć tam jakieś emocje, albo przynajmniej je udawać? No jesteś, jesteśmy w stanie nauczyć je pracować. No. Wiesz, no to, jest, to są lata pracy i ciężkie petabajty danych, szkolenie tych sieci neuronowych z tego, jak wygląda świat. Mhm. No nigdy nie będą w stanie go zrozumieć do końca, ale możesz je uczyć w nieskończoność, co jest fajne, co nie jest fajne. Tylko w dalszym ciągu tam nie ma, tam, znaczy tam musi być to ziarenko co chcesz powiedzieć? No ja się zgodzę z Tobą i, znaczy inaczej, zgodzę się w momencie, kiedy robimy coś takiego stricte artystycznego, wydajemy jakiś swój produkt, natomiast wydaje mi się, że w sytuacji takiej, gdzie są właściciele firm, mówimy o jakichś małych działalnościach jednoosobowych, bądź firmach, gdzie pracuje parę osób, to są miejsca, gdzie powiedzmy teoretycznie nie ma budżetu na jakieś większe działania marketingowe, no to teraz można sobie stworzyć logo, stworzyć grafiki, banery, jakieś awatary. Wszystko możesz właśnie stworzyć, korzystając z takich generatorów. I wydaje mi się, że taki człowiek, który nie zajmuje się grafiką, nie ma doświadczenia z tym, może być mu dużo łatwiej zaznaczyć kilka opcji, na przykład w takim generatorze logo. I znalezienie coś dla siebie, niż na przykład, jakby miał się komunikować z grafikiem. Tak mi się wydaje. Nie no wiem, to, to jest myślisz. narzędzie do rozwiązywania problemów drobnych. Mhm. No nie zakładamy przecież tego, że, że każde, każde logo, każda strona ma być dziełem sztuki lub jakimś osiągnięciem wiesz, ludzkości. Potrzebujesz czegoś, co jest praktyczne i zapraszające. Tak? I, i, I jest coraz więcej ludzi, którzy tego potrzebują, jako swojej wizytówki, więc no, to jest narzędzie do rozwiązywania problemów. I tyle. Nie, nie mam do tego jakiegoś emocjonalnego stosunku. Okay. Ja powiem Ci, że y, to jest. Y, jak, jak, jak oceniam różnego rodzaju sztukę, czy to jest film, czy, czy coś, to rozkładam sobie na. Na, na, powiedzmy, że na takiej skali, yy, która ma wartości ujemnej, dodatnie, tak? I to, to będzie coś na zasadzie takiej, właśnie, że w samym środku są te wszystkie rzeczy wygenerowane przez AI. Tak? One yy, w swojej pierwotnej formie niespecjalnie budzą jakieś emocje. To jest prawie że to samo jak te obrazki, takie na przykład w hotelu, że masz. Namalowany zachód słońca albo mm -hmm. góry, to, to jest po prostu ładny obrazek, za którym nic nie stoi. Albo muzyka windzie takie rzeczy. I to masz gdzieś w środku skali. I po, po jednej y, stronie y, skali masz na przykład rzeczy, które, y, za którymi stoją nazwijmy to nieczyste intencje. Rzeczy do programowania ludzi, świata, y, robione czysto dla pieniędzy, wiesz, takie. TikTok. <śledzianie> <śledzianie> na przykład. <śledzianie> A po drugiej, z tej skrajnie innej stronie skali, powiedzmy że dodatniej, masz największe dzieła ludzkości. Mhm. Tak, rzeczy, rzeczy które, do których masz aspirować, które mają pobudzać wiesz, to pragnienie piękna. Jakby wiesz, no, to EA jest gdzieś w samym środku, między jednym a drugim nie jest ani, ani czymś bardzo negatywnym, ani czymś pozytywnym. Mhm. I jakby teraz, teraz te, warto na to tak spojrzeć, bo to teraz od nas zależy, czy my to AI dając nam, dając ten czynnik ludzki, czy my z niego skorzystamy, żeby tworzyć piękne rzeczy, czy skorzystamy z niego, żeby niszczyć świat. Dla mnie, powiem Ci, Stery, że na dzień dzisiejszy, jak o tym sobie myślę, to te narzędzia są dobre pod referencje. Na przykład masz jakiś pomysł na coś, nie? Chciałbyś zrobić jakieś zdjęcie, albo chciałbyś nagrać jakiś film i zastanawiasz się, nie wiem, nad kadrem, nad atmosferą. I jeśli nie masz mm, takich, nie wiem, skillsów takich graficznych, żeby sobie to rozrysować, żeby zrobić sobie jakiś taki scenopis, e, jakieś referencyjne grafiki, no to wydaje mi się, że właśnie te generatory są zajbiste po to, żeby przelać swoje myśli stworzyć sobie parę obrazów, na podstawie których możesz później właśnie zrobić jakieś zdjęcie, bądź stworzyć swoją grafikę, po prostu wzorując się nad tym. I to, to mi się wydaje, że to jest zajebiste i mocno może przyspieszyć po prostu ten okres taki przedprodukcyjny, takiego jakiegoś rozkminiania, planowania. No to, to prawda, kreatywność trzeba czymś podlewać. No. Czasem potrzebujesz jakiegoś szybkiego, masz jakiś nawet szybki pomysł i Musisz go szybko zaznaczyć. Nie każdy umiał rysować. No. Słuchaj, tak zastanawiałem się, bo. Albo grać. <grych> Wrzucasz co jakiś czas do siebie na Instagrama różne takie, nie wiem, storisy, gdzie, gdzie próbujesz. Nie wiem, kurczę, jak to nazwać. Po prostu zadajesz jakieś pytania ludziom, producentom, próbujesz. <grych> Nawiązać interakcję. Nawiązać interakcję. To o to serio ja, ja dzisiaj pojechałem na trening <laughs> przez pomyłkę na siódmą rano zamiast na ósmą. Miałem jeszcze igły ten, bo mnie pospinało w plecach, jestem wymęczony trochę, także przepraszam Ciebie i, i lepsze. naszych szanownych gości, przedodbiorników za zamułkę. Chodziło mi o to, że rozmawiałem z ludźmi, na przykład z Blanką, rozmawiałem o com community driftingowym. Z Tytusem rozmawiałem, wiesz, o takim community deskorolkowym. Jak wygląda społeczność producentów? Czy wy się lubicie, czy bardziej każdy, wiesz, tam próbuje schować jakieś swoje sekrety i patenty, czy się dzielicie tym? Jakbyś mógł parę słów o tym powiedzieć? To wszystko zależy od ludzi. Ja mam takie wrażenie, że w dawnych czasach, jak było mało wszystkiego, to była bardzo silna rywalizacja. Czasem nawet tylko schowana w głowie. Ja nawet w tym. Agresywnie uczyścić. <laughs> I wtedy, wtedy rzeczywiście było różnie. Niewiele można było się nauczyć od innych. A teraz powiedziałbym, że, że jak jest znacznie więcej ludzi, którzy produkują to, to się wyluzowali. Bardziej rozumieją to, że, że zyskujesz na współpracy z innymi na wymienianiu się pomysłami i tak dalej. Wiesz, bo dużo, dużo patologii, które, które jest na rynku, związanej jest z, z sposobem, na przykład jak się ludzi oszukuje na umowach, z wydawnictwami, na pieniądzach, na udziałach i tak dalej, to wszystkie te rzeczy w dużej mierze wzięły się z braku komunikacji. Że pojawia się jakiś y, młody chłopak, który nie, nie ma zielonego pojęcia, y, na ile sposobów może być oszukany, i wiesz, no, albo trafi kogoś na kogoś, kto ma dobrą wolę, albo trafi na kogoś, kto będzie chciał y, go przerobić na szynkę. No to mi się kojarzy z tym, jak ludzie często w firmach nie rozmawiają między sobą o swoich wynagrodzeniach. I przez to, że nie rozmawiają o swoich wynagrodzeniach, tak naprawdę nie pomagają sobie, tylko szkodzą, bo jeśli by wiedzieli, ile zarabiają ludzie na tych samych, bądź podobnych stanowiskach w firmie, to też mogliby lepiej negocjować swoje stawki. A tak każdy musi strzelać. To prawda. Ja, ja sobie to jakoś ubzdurałem sobie, to nie pamiętam, jak ile lat temu, że chciałbym pchnąć to środowisko do przodu. Właśnie na poziomie wiedzy tego, jak postępować z innymi, jak podpisywać najlepsze umowy, wyciągać z tego najwięcej dla siebie. I, i, i wiesz, no, to co mogę zrobić, to, to mogę z nimi gadać. Tak na Instagramie. Mhm. Ja z natury odpisuję im wszystkim, staram się, wiesz, rozwijać y, y, odpowiedzi na wszystkie pytania. Bo mam wrażenie, że, że to, to może być pomocne. No, a na pewno mnie niczego nie ujmuje. A myślałeś o tym, żeby zacząć to robić trochę w innej formie? Zamiast odpisywać na Instagramie, może zebrać takie najczęstsze pytania bądź jakieś takie tematy i spróbować wrzucić to w innym formacie. Typu, nie wiem, od zwykłych takich filmów nagranych telefonem poprzez jakieś, może nie wiem. Takie bardziej przygotowane odcinki? Zastanawiałeś się nad tym? Pewnie, to jest coś na zasadzie rozgrzewki. Mi się wydaje, że to by fajnie poszło. To bo... znaczy, akurat Instagram jest czymś na, na zasadzie rozgrzewki w komunikacji z ludźmi. Czy, mm -hmm. Bo wiesz, bo ja mimo, mimo wielkiego samouwielbienia to, to jednak podważam, czy. Czy, czy ja na pewno wiem to, co twierdzę, że wiem, czy potrafię to w prosty sposób wytłumaczyć, i tak dalej. Więc, jakby na, na tym, na tym testuję, e, 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 testuję swoje możliwości. I prawdopodobnie następnym krokiem będzie zrobienie tego jakoś bardziej na poważnie. No to... Na przykład, w formie YouTube'a. To by było zajebiste, stary, bo i dobrze, właśnie to, co powiedziałeś, to jest bardzo ważne, bo są ludzie, którzy mają dużą wiedzę, ale nie mają żadnych umiejętności w przekazywaniu jej. Ja tak miałem, kiedyś uczyłem fotografii i mam takiego kolegę Michała, którego pozdrawiam. Michał jest świetnym fotografem, ma bardzo dużą wiedzę na ten temat, ale jak poszliśmy na pierwszy plener, gdzie dawał mi jakieś wskazówki, no to totalnie źle mi wszystko powiedział. Robiliśmy zdjęcia na analogach, mierzyliśmy manualnie światło i tam, gdzie miałem przepalać, to mówił mi, że mnie doświetlał i na odwrót i właśnie tak jest. I bardzo się zdziwiłem, że tak wyszła. Michał, co ty narobiłeś? Co ty no. narobiłeś, chłopaku? Tak, no ale Michał zawsze był zawinięty. I właśnie to jest to, że szanowałem go zawsze za tą wiedzę, ale jednak, właśnie z przekazywaniem musiałem sam sobie tam jeszcze to wszystko sprawdzać, jeszcze dokładnie, tak jakby badać to wszystko, nie? No, wydaje mi się, że. A są, są w ogóle jakieś takie portale bądź, nie wiem, kanały na Discordzie, które są stricte właśnie powiązane na, są związane z przekazywaniem wiedzy na temat produkcji? Założę się, że są, ale sam z nich nie korzystam, nie mam pojęcia. Okej. Okay. No tak właśnie, ja na przykład ja patrzę po sobie, że jak ja czegoś szukam, no to zazwyczaj pierwsze co, no to wchodzę na YouTube'a, żeby zobaczyć, mhm. czy w ogóle coś jest na ten temat, tak? I czy to jest, nie wiem, recenzja jakiegoś produktu, czy y, jestem zainteresowany tym, jak mogę zrobić pewną funkcję w jakimś programie typu, nie wiem, After Effects, tak? Y, y, później ewentualnie jeszcze coś googluję na, na takich y, na social mediach typu Instagram, TikTok i tak dalej, no to raczej, jak coś mi się wyświetli, to dopiero tam mogę zostać przy tym dłużej. Wydaje mi się, że YouTube byłby najlepszym miejscem właśnie do, do takich rzeczy. Powiem Ci, że TikTok ja na przykład mam tak wytrenowany, że spokojnie dostaję pełno tutoriali podpowiedzi na temat produkcji właśnie. Mhm. Więc. Yy, Mójśc wytrenowany to, w sensie, że masz taką. W sensie, mam w, tak wytrenowany algorytm, że dostaję takie rzeczy i w ten sposób potwierdzam ci, że takie rzeczy są. Yy. Właśnie w takiej krótkiej formie, do 60 sekund czy coś. Natomiast na, no, na YouTubie tutoriale to, to są lata wstecz. Jak, szczególnie jak, jak robisz hip hop i szczególnie jak robisz jakąś tam elektronikę, którąkolwiek to bez, bez żadnego problemu jest bardzo dużo rzeczy. Nawet do, do takich niuansów jak stworzyć dany konkretny dźwięk z danego konkretnego kawałka. Okay. To jak ogląda nas ktoś kto się jara produkcją jest zainteresowany tematem to możecie też w komentarzu napisać czy byście byli zainteresowani takimi odcinkami. To Wtedy też będziesz wiedział. <laughs> wtedy powstanie presja i, no i, <laughs> trzeba, i będzie ty... to. No, trzeba będzie rozładować. Trzeba będzie zrobić. <śmiech> Słuchaj, e, chciałem jeszcze Cię zapytać w ogóle poza muzyką, e, co lubisz robić? Jakie masz zainteresowania? Ja jestem jedną z, ty z tych chorych osób, która ma co, co mniej więcej co trzy miesiące jakieś nowe zainteresowanie, które ma przez kilka miesięcy, i później ma następne. Przez ostatnie trzy miesiące, co było na talerzu? Przez ostatnie trzy miesiące. Praise zły okres. Bo akurat teraz dużo się zajmuję muzyką. Okay, czyli i, bo... I resztę czasu w zasadzie poświęcałem na, nazwijmy to, ogrodnictwo. Ogrodnictwo to jest coś nowego u ciebie? Jak najbardziej. Opowiadaj. No, ziomek, no, co tu można powiedzieć? No, no nie wiem, ja Trawa nic nie Trawa musi być równa i zielona. I nie mogą tam rosnąć chwasty, plus to jest To jest to. A co trzeba zrobić, po żeby to... była równa i zielona? Czy ją najpierw dobrze posadzić, dobrze nawieść, skosić regularnie, uzupełnić ubytki. No, to jest najnudniejsza rzecz na świecie, ale każdy mężczyzna potrzebuje odrobiny pracy fizycznej, jeżeli na co dzień pracuje głową, żeby się trochę, trochę zrelaksować. W zeszłym roku na przykład dużo grałem w kosza, to, było, to, to była dobra rzecz, żeby się poruszać na świeżym powietrzu, pobiegać po boisku, porzucać. Czyli jakaś taka aktywność fizyczna, która jest w kontraście, właśnie z tą pracą przy komputerze. To są takie na, na najlepsze metody spędzania czasu. Bo wiesz, no też, też na przykład lubię sobie pokręcić i coś pomontować. Mhm. Ja... Tylko to, to niekoniecznie jest jakieś wymagające fizycznie, bardziej musisz znaleźć fajne miejsce, więc to jest też taka praca głową, tak naprawdę. A jak montujesz, to na co zwracasz uwagę na początku? Powiem Ci szczerze, że jedna rzecz mi chodzi w głowie sprzed 20 lat. Jak oglądałem Jacca's, Viva la Bam, tego typu rzeczy. One wszystkie były krótkie. Było tam dużo akcji. Nie było pustych, pustych kadrów. Nie było przestoju. Nie było. Nie było rzeczy, które zanudzają. One były prawie tak skonstruowane, jak się teraz konstruuje kawałki, które są hitowe. Mhm. Nie chcesz mieć tego, tego, tego momentu, który, który jest nudny, który jest nieciekawy, który spowoduje, że, że ktoś wyłączy. Jest cały czas akcja, akcja, ale nie jeden rodzaj akcji. Przeplatasz to czymś, żeby, żeby to było ciekawe. I powiem Ci szczerze, chyba najmniej mnie. To interesuje, czy to się jakoś super, ładnie, równo sklei. Mhm. A bardziej mi interesuje, żeby to się szybko, fajnie oglądało i żebyś nie, nie tracił zainteresowania, jak to oglądasz. Okej, okay, to jest też ciekawe. I to bo... steruje całym montażem, tak naprawdę. Bo to jest takie podejście, tak jakby bardzo nawet aktualne na dzisiejsze czasy, z, z tym, jak nisko mamy podzielność uwagi. Natomiast ciekawe jest dla mnie to, że nie powiedziałeś, że pierwsze na co zwracasz uwagę to żeby to wiesz chodziło pod muzykę I ja zawsze jak montowałem, jak zaczynałem uczyłem się właśnie od filmów dyskorolkowych no to tam w bicik często właśnie wszystkie ujęcia były cięte czy lądowanie trików i tak dalej dla mnie to było zawsze takie najważniejsze w ogóle i tak jakby wiesz, później jest, dobierałem inne rzeczy. To jest u mnie naturalne, bo praktycznie wszystko co złożyłem to było składane pod muzykę no tak. i i y Coś chciałem na ten temat też zapomniałem. No To może sobie przypomnieć. Widzisz, nie, nie, nie tylko ty masz ciężki. Dzień. <gry> Wracając, stery jeszcze do jackassu i tego właśnie, do tych dynamicznych cięć. No to ja też na przykład zwracam uwagę na to, jak w dzisiejszych czasach to działa w momencie, jak montuję tiktoki. I zauważyłem, że jak wycinam nawet jakieś takie wstawki, wiesz, kiedy rozmówca łapie oddech, kiedy są dosłownie sekundy takie, no. Które wydaje nam się, że wiesz, że jak oglądamy całe wideo, jak jest ciągłość, no to nic nam nie przeszkadza. Natomiast jak to powytniemy. Powytniemy, po, po, po ja pierdolę. <śleskuj> Piotrek, ogarni mnie, proszę. Jak to powycinamy, no to wtedy faktycznie ja widzę w wyświetleniach na TikToku, jaka jest różnica między tym, jak dajesz, widzą ciągłą akcję, gdzie ciągle coś się zmienia. A mhm. widzę różnicę między tym, a jednak filmem takim, który powiedzmy kiedyś dla mnie by byłby ciekawszy, bo napięcie były się bardziej budowało właśnie dzięki wydłużeniu jakiemuś. Nie? Wiesz, no to jest, to jest poniekąd dyskusja z kina i z tego, że są takie filmy. No Zack Snyder z tego słynie, że ma filmy po, po 2-3-4 godziny, nawet, mhm. które są wypełnione całą masą ujęć w zwolnionym tempie na przykład. I, i, I to jest to, masz, masz, wiesz, jeden wielki film. Czy nie byłbyś w stanie opowiedzieć dokładnie tej samej historii i uderzać dokładnie te same stany emocjonalne, gdybyś z tego zrobił połowę? Właśnie wycinając takie drobne rzeczy, które, których nie zauważasz, a być może są niepotrzebne. Mhm. I to, to jest dokładnie to samo, tylko że w mniejszej skali. Tak, pozbywasz się tych kompletnie nieistotnych rzeczy. Bo jak do kogoś mówisz, no. po co, po co ci ten oddech? Po co ci to. Niezniesz, po prostu. Tak, no, no bo wiesz, to jest kwestia tego, że jak ktoś przewija czy Reelsy, czy TikToki, czy na YouTubie szorcy, no to to jest, wyświetla ci się klip, widzisz pierwsze parę sekund, jeśli przykuło to Twoją uwagę, zostajesz przy tym, jak nie, no to jest palec w górę i jest następny. I tej treści jest nieskończona ilość, więc no wcale się nie dziwię, że właśnie się tak robi. A który ci się. najmujesz dziewczęta ładne. Ósemki, dziewiątki, dziesiątki. Poniżej dobrze umalowane. I rozwiązałem Twój problem. No teraz, tu, stery, możesz wynająć awatara. Możemy, możemy mówić, że to okrutne, ale tak działa. TikTok. No, świat tak trochę też działa, nie? Też prawda. Zaczynając od tego, że w ogóle algorytmy wyłapują twarz, że jak, jak jest twarz, na, czy na thumbnailu, czy, czy w wideo, czy na jakiejś grafice, no to to już podbija tak jakby ilość wyświetleń tego postu. No, a, a słuchaj, bo jeszcze mówiłeś o Snyderze. Która wersja Batmana ci się bardziej podoba? Czekaj, to był Batman, nie? Liga Sprawiedliwych, okej. Okay. Justice League. Tak, która, część, która wersja Ligi Sprawiedliwych bardziej ci się podobała? No, nie trudno wskazać akurat z tych dwóch. Znaczy może i trudno. Ja o tyle, o tyle wo, wolałem Snydera, że to wyszło w 2000. 20, czy 21? To już jest ten okres kompletnego przesytu filmami o superbohaterach. Mm -hmm. tak? I, I tej takiej formuły Marvela, gdzie wszystko jest kolorowe, żarty są co 5 sekund i to jest, i to jest puste. No. Jakby to się wiesz, to się wzięło z, z, z Josa Widona, tak? który zrobił pierwszych. Dwa filmy Avengers, i później został wynajęty przez Warner do zrobienia tej wersji Justice League, która no też jest bardziej kolorowa, jest bardziej spłycona, jest więcej takich głupich żartów, które wytrącają cię z klimatu. I a, ja, no, no wiesz, no, też nie jestem, nie jestem dzieckiem, tak. To być może jest adresowane do młodszych ludzi, więc bardziej doceniam te, te filmy, które są powiedzmy trochę bardziej poważne. No, Zack Snyder to jest gościu, który no, lubi się topić w, w, tych, w tych wszystkich wizualizacjach, w przenoszeniu paneli z komiksów na, na ekran i rozciąganiu tego wszystkiego. Więc no, to, to ma jakąś wartość, no. ale ten, tak naprawdę y, wielkość, wielkość tego filmu y, bierze się z tego, że, że to jest chyba jedyny przypadek w historii kina, gdzie masz dwie kompletnie różne wersje tej samej historii, Powiedziane przez dwóch zupełnie różnych gości, ale z tymi samymi aktorami, i powiedzmy, że z, z takim samym początkiem i końcem. Więc to jest, to jest wyjątkowość tej sytuacji. Ja, ja, wiesz, ja niekoniecznie jestem gościem, który za, za ileś lat będzie znowu to oglądał, mhm. jedną czy drugą wersję, albo będzie znowu robił porównania. Po prostu to jako wydarzenie było bardzo ciekawe. Jeżeli oczywiście ktoś się interesuje kinem. No. Takich jeszcze właśnie, nie wiem, czy widziałeś serial The Boys? Widziałem. No i co o tym myślisz? E, to z kolei e, wpisuje się u mnie w, e, w zmęczenie tym takim nihilizmem. E, od tylu lat już e, idziemy w to, że. E, e, może inaczej. E, komiksy są dużo lepsze. I podoba mi się to jako. E, jako krytyka celebrytyzmu. Krytyka tej takiej, takiej pustości, że, że dużo główna dzieje się za kulisami, a na zewnątrz pokazujesz do tego ładną, uśmiechniętą twarz. I, i, i taka, ta, taki komentarz rzeczywistości, to jest akurat fajne. A sam serial, no, no dużo jest ciekawych efektów specjalnych, dużo jest krwi, no, ale widziałem to w 50 innych filmach, więc nie robi to na mnie aż takiego wrażenia. Ja tobie powiem, że jak zacząłem go oglądać, to nie byłem za bardzo przekonany, natomiast jak obejrzałem końcówkę pierwszego sezonu, to się zajerałem. No, bo pierwszy sezon jest dość dobry. No, i wszystkim polecam, kto jeszcze nie widział serial The Boys, to jest chyba na Amazonie do sprawdzenia. No tak. i to jest właśnie, bo mówiliśmy o superbohaterach, i to jest taki świat, gdzie superbohaterzy niekoniecznie są dobrzy. I. No, no, na mnie zrobił ten serial wrażenie właśnie pod, pod kątem tego, jak postacie tam są rozwinięte, jak się zmieniają, jakie metamorfozy przechodzą i, no, i jeden z głównych bohaterów też, jak się nie zmienia, to, to też jest kozackie. No, tylko, że nie na tym utkwili, że każdy sezon kończy się walką z tym. Głównym złym, z której potem nic nie wynika. No, zrobili to już trzy razy i, i trzy razy się nie udało. No nie ma, powiedzmy, takiego finalizacji tego wszystkiego, ale jednak wydaje mi się, że to, co się dzieje tam... No, wiesz. historia jest przepychana bokiem, tak jakby, mhm. do przodu. A co ciekawego jeszcze ostatnio oglądasz? Co byś mógł polecić? Mm. Trafiłem na kilka takich dziwnych filmów, które z byłem zaskoczony. W sumie nawet w zeszłym tygodniu byłem w kinie na bullet train. I naprawdę nie spodziewałem się zbyt wiele. Miałem dosłownie takie wiesz, luźne wyjście do kina. Nie mhm. liczysz się z tym, że, że, że prawdopodobnie zobaczysz sobie fajny film akcji, wyjdziesz i pięć minut później nie będziesz pamiętał, co oglądałeś. A okazało się, że, 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 że był to trochę, trochę lepszy film, niż się spodziewałem. Mhm. To jest taki prosty film akcji, ale on jest bardzo mocno stylizowany. Tak jak miałeś na przykład yy, kiedyś Scott Pilgrim. To jest film sprzed. 10-15 lat nie pamiętam już. Mm -hmm. yy, Scott Pilgrim. Tak, Versus The World czy coś takiego. Ale Bullet. Bullet Train jest. Yy, nie, nie, jest, nie jest to taki sam film, ale jest jakby na tej samej zasadzie stylizowany. Okej, okay, ja w ogóle kojarzę ten film, ale go nie widziałem. Tak, że jest. że ja jest, się mówię o, o tym teraz. O tak. Scott, że jest no. tak, jakby zawieszony w rzeczywistości, ale też nie jest. Jest jakby w jakimś alternatywnym świecie, w którym, wiesz, ta, 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 ta smutność tego normalnego świata nie ma żadnego wpływu. Mm -hmm. Bo jakby cały film jest skupiony na akcji. Tak, że, że jest du dużo jakichś, wiesz, zawodowych zabójców, którzy o coś walczą w pociągu, który pędzi tam 300 czy 400 km na godzinę. Okay. I to jest, wiesz, jest, jest, jest trochę akcji, trochę komedii i całkiem niezła gra aktorska. Mm -hmm. I no i film jest do samego końca w jakiś sposób zaskakujący. Przy czym nie jest to jakiś, wiesz, głęboki film, który zmieni Twoje życie. To jest po prostu film akcji, w którym ktoś na końcu musi wygrać. Mm -hmm. Słuchaj Piotr, jakbyś mógł zobaczyć na Netflixie Z Johna Hillem był taki serial Teraz nie pamiętam Jak on się nazywał, ale tam też właśnie był taki Świat, który był niby Naszym światem, i był niby W przyszłości, ale miał też jakieś takie Oldschoolowe, nie wiem, stacje paliw I tak dalej, I tam był taki motyw yy... Maniak, o Bardzo to polecam, to nawet jest bardziej taki Film wieloodcinkowy No i właśnie ja Tego nie widziałem no to żałuj stary, jest naprawdę bardzo, bardzo dobry. Oj, że. Żałuj. Zobaczę sobie jutro. <noise> no, no, widzisz. No, no, pół godziny tam rozmawialiśmy o tym, że wszystko jest na kliknięcie. No, no to będzie za kliknięcie, za godzinę. Tak. <noise> no, i tam właśnie jest taki świat. I tam był zajbisty motyw, który mega zwrócił moją uwagę. Było nawiązanie do reklam na takiej zasadzie, że na przykład masz ochotę pojechać na wakacje, chcesz sobie dorobić, więc się zgadzasz na to, żeby za tobą chodziła osoba, która ci czyta reklamy. I siedzisz normalnie w knajpie i wiesz, i ona, i ona ci czyta te reklamy, nie? Czyli to jest taka ewolucja tego, co się dzieje teraz, tego, że nam się wszędzie wyświetlają banery, wiesz, przed wideo na YouTube masz reklamę, po prostu jesteś tym załadowany z każdej strony. I właśnie to jest taki koncept, że może w jakimś innym świecie bądź w przyszłości byłoby tak, że, że jeszcze będą jakieś androidy albo ludzie chodzić obok nas i nam czytać jeszcze na głos te reklamy, nie? To są fajne rozwiązania. To mi też przypomniało, że aż kilka miesięcy temu też widziałem fajny film. Everything, Everywhere, All at Once. Okej, okay, o czym to było? To był film y, jeszcze bardziej stylizowany, jeszcze bardziej abstrakcyjny. O, y, y, o, o jakby y, o, nawet nie o podróżowaniu, co. O byciu w różnych wymiarach, różnych wersjach rzeczywistości i obserwowaniu siebie w świecie, w którym, jakby wiesz, wydarzyło się co innego. Mm -hmm. Że jest ta sama osoba, co ty gdzie indziej, tylko być może jest kucharzem. Okay. być może jest płatnym zabójcą, a być może jest nauczycielem tańca. I to jest, i to jest właśnie film o, o, o kobiecie, która może przywoływać wszystkie swoje wersje z alternatywnych rzeczywistości. Mhm. Ciekawe. I, i jak wiesz, on jest podzielony właśnie na trzy części: Everything, Everywhere i All at Once. I każda ma, wiesz, jakąś kulminację. Mhm. Jest taka trochę, trochę, no mimo że trzyaktowa, to, to jest trochę inna konstrukcja niż, niż normalnego filmu. Bardzo dobrze się ogląda i są takie momenty, szczególnie wiem, w, w pierwszym czy w drugim akcie, że, że po prostu ciśnienie jest. Wypierdala z fotela. Mhm. Nie, nie jest znowu aż tak łatwo tego oglądać. Znaczy to obejrzeć, jak, jak się wczuwasz w akcję. A widziałeś Banraku? To się chyba tak nazywa. Banraku, Banraku. jak kur? <laughs> Teraz że wiesz. Nie, nie, nie Ale to jedno się... słowo jest? Czy? Tak, tak, tak. Nie wiem, że banujesz kogoś i banujesz raka. <laughs> Tylko. Bunraku. O właśnie jeśli chodzi o stylizowane kino, to jest petarda, nie? To jest taki komiksowo, trochę w azjatyckim stylu zrobiony, bardzo fajna historia, jest taki trochę westernu, trochę właśnie takich samurajskich klimatów. I to jest, no, który to jest rok, Piotrek? Tam 2010 zobaczycie? z tego co pamiętam. Już sprawdzą to dokładnie. Patrz, ja tego nie. 2010. Adam. No jedranstwyżec. To jest film, który widziałem chyba z cztery razy, tak mi się spodobał. Ja lubię takie filmy. No. Fajne też było Last Night in Soho. A tego nie widziałem chyba. Też był film zrobiony na trochę innej zasadzie. Żeby dziewczyna, która żyje w tej rzeczywistości, miała wgląd w życie kogoś, kto żył ileś lat wcześniej mm. i i z tego wynika pewna wiesz, historia z, z morderstwem, z dramatem i tak dalej. Też bardzo fajny film, i ja generalnie lubię Edgara Wrighta, jest bardzo dobrym reżyserem, mhm. który fajnie pokazuje wizualnie. Tam są na przykład takie, takie sceny, które są imponujące z tego takiego realizatorskiego punktu widzenia, jak dziewczyna się prze, przegląda. Lustrze i tak po jednej stronie jest ta, która, y, która jest w, 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 w współczesności, po drugiej stronie jest ta, jak się, y, y, jak one siebie widzą. Bardzo, bardzo fajne sceny to są. Przy czym jeszcze no, cała historia ma napięcie tak do samego końca. Nie wiesz, co się dzieje i, i jest, jest rozwiązanie ciekawe na końcu. No i zobacz, tak właśnie rozmawiamy o tym, co nam najbardziej się podobało w w różnych filmach. Zwracamy... Rzeczy, których nie widziałem nigdzie wcześniej. Tak, rzeczy, których nie widzieliśmy nigdzie wcześniej, nowe podejście, jakieś inne spojrzenie na, na, na może te same tematy. I wracając do muzyki. To jest właśnie to, znaczy to jest do muzyki, do filmu, do wszystkiego, tak mi się wydaje, że możemy coś tworzyć jako twórcy, możemy tworzyć dany produkt, który możemy sprzedać, mo można to nazwać kontentem, zostanie to wyświetlone, wiesz. No, muzyka i kontent dwie różne rzeczy. <grychy> Na na, na, tym, na TikToku, stary na Instagramie, gdzieś ci się wyświetli, ktoś to zobaczy, jest ok, ale tak jakby ludzie później nie będą o tym gadać, tak jak my, nie będą tego wspominać, nie będzie tych rzeczy, które wiesz, chwyciło ciebie czy mnie za serce, że zobaczyliśmy jakiś moment, albo jako całość nam się to bardzo spodobało. Tak, właśnie wracając do muzyki, i jakbyśmy mogli porozmawiać jeszcze o kondycji, tak jakby rynku muzycznego, co, co ty o tym sądzisz? Jak to w Polsce teraz wygląda? O Polsce porozmawiajmy. Polsce. Polska to ma w ogóle problem od wielu, wielu lat. To jest coś takiego, że ja co jakiś czas rzucam jakąś myśl na temat jakiegoś danego problemu, który moim zdaniem psuje rynek, w ogóle psuje sztukę, cokolwiek. I tak naprawdę to nie jest, że istnieje jakaś jedna przyczyna, że jest tak albo nie inaczej. Jest dużo rzeczy, które się działy, działy przez bardzo wiele lat, które doprowadziły do tego, że szczerze mówiąc, mało ciekawe jest wszystko zaraz. A mógłbyś jakiś taki przykład podać, co na przykład może psuć rynek? Doszliśmy, doszliśmy przede wszystkim właśnie do, doszliśmy do tego kontentu. Takiego, że dużo, dużo ludzi ma cel w życiu, Zostać kimś popularnym, zostać marką. Tak i po prostu ma, ma swoje portfolio. Tak? Jestem aktorem, jestem youtuberem, jestem zawodnikiem MMA i tak dalej. i oni sobie gdzieś tam dopisują do tego muzykę. I ta muzyka to nie jest, że, że zawsze chciałem być muzykiem, że mam coś ważnego do powiedzenia światu, tylko to jest, potrzebuję mieć content. Tak, jak potrzebuje mieć, no nie wiem, swoje swoje pączki, czy, czy swoje wafelki, czy cokolwiek. Mhm. Potrzebuje też muzykę. Właśnie, wiesz co, ja tak ostatnio to rozkminiałem trochę pod innym kątem, bo myślałem o tym, że jak ja zaczynałem robić zdjęcia i później się zabierałem za filmowanie, osób takich, które tworzyły coś było dużo mniej i też było dużo mniej rzeczy, które mogliśmy podpatrzeć jako referencje, czymś się inspirować w internecie. I mo mo mogłeś faktycznie wyczuć, y zobaczyć, czy ktoś ma jakiś taki właśnie gust, czy ma swój styl. Natomiast dzisiaj jest tak dużo starych, fajnych rzeczy w internecie, ładnych, dobrze zrobionych, y poprawnie wykadrowanych, y chwytających za serce, dużo patentów, których takich wiesz, że zobaczysz coś i możesz to powtórzyć. I właśnie są czasy, kiedy ludzie bardziej powtarzają, niż tworzą coś swojego. I wydaje mi się, że to. Nawet to się bierze z optymalizacji. Mhm. Także jest, jest spory segment rynku, który patrzy na muzykę, jak na małą działalność gospodarczą. No właśnie. Tak od momentu wytworzenia do momentu uzyskania przychodu, jaka jest najkrótsza droga, jaka jest najkrótsza droga do odpowiedniego poziomu. Mhm. Kogo zatrudnić, w jakiej formie coś wykonać jakiego rodzaju muzykę zrobić i tak dalej, żeby to się, żeby szybko stworzyć produkt, sprzedać go, żeby się dobrze sprzedał. No, w ogóle mi się wydaje, że właśnie przez wszystko... to... jest bardziej, wiesz, to drobna przedsiębiorczość, a nie jakaś kreacja. Tak. Jest cała masa ludzi, y, która żyje z tej drobnej, nawet ja żyję z tej drobnej przedsiębiorczości, mhm. tak, bo ja dla nich wykorzystam, znaczy wytwarzam jakieś elementy, które oni mogą kupić i, i, i z nich skorzystać. No. Słuchaj, a jakbyś myślałeś o jakichś takich projektach, jakbyś na przykład z jakimiś youtuberami miał coś robić? Chciałbyś coś takiego zrobić, czy nie? Ja nie bardzo znam youtuberów. W Polsce przynajmniej. No okej, okay, ale nie chodzi mi o to, czy ich znasz, czy nie, tylko że jakby wyszła taka propozycja, żebyś miał na przykład zrobić płytę dla kogoś. Dla youtuberów? Tak. Takich, co na przykład za gościu... Za pieniądze po cichu. Gościu, taki co nigdy wcześniej, wiesz, nic z muzyką nie ma wspólnego i byś musiał go, wiesz, poprowadzić. Myślę, to, jest, to, to jest coś takiego, że y, zależy, zależy kiedy. Mhm. Jak masz takie momenty w życiu, że nie bardzo sam wiesz, y, jaki będzie twój następny projekt, co chcesz zarobić, no, to jesteś profesjonalistą na wynajem. tak I wtedy możesz się na to pozwolić, no, jeżeli ktoś ci odpowiednio dobrze zapłaci. Ale tak na tu i teraz, jak ja dokładnie wiem, co ja chcę robić, jakie mam plany y, na, na przyszłość, czym się teraz zajmuje, to szczerze mówiąc, teraz bym chyba nie przyjął tego zlecenia, bo to by się nawet kłóciło z tym, co próbuje osiągnąć. Okay. A możesz zdradzić jakąś przynajmniej część planów swoich na najbliższy czas? Wiesz, to jest coś takiego. Rozmawiamy od kilkunastu minut o tym, jakie są, no, nazwijmy to, patologie, tak, że, że jest ta mała działalność gospodarcza, że mhm. jest budowanie marek przy pomocy muzyki i tak dalej. Jakby wiesz, no to nie jest tak, że ja przychodząc tutaj i mówiąc to, zabraniam komukolwiek, żeby to robił. No ja rozumiem, tak działa świat, no, zwłaszcza w Polsce, biednym kraju, w którym w magiczny sposób możesz zostać bogaty, jeżeli trochę zainwestujesz w muzykę. Jest to jakaś droga do pieniędzy i sukcesu. Mhm. Ja nie, 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 nie odbieram tego nikomu, ale rozumiem to, że jeżeli ja mam takie myśli i takie pomysły, o jakich dzisiaj rozmawiamy tak, dotyczące filmu, muzyki i tak dalej, że to analizuję, że mnie zależy na tworzeniu, na przeciskaniu się dalej, to nawet jeżeli nic by z tego miało nie być, to ja czuję jakąś odpowiedzialność, żeby w tym kierunku działać, mhm. żeby próbować robić rzeczy, które będą przepychać świat do przodu, nawet jeżeli to nie wyjdzie. A ja, sam po proces prostu, dla ciebie ciekawy. Po tak? prostu robić to, bo jakby wiesz, no, to muszę, muszę o tym myśleć tak, jakbym żył w próżni, tak? Jakby, jakby nie było nikogo innego, kto kto też myślałby w ten sam sposób. Mhm. I jakby w ten sposób przyjmuje odpowiedzialność, że, że chciałbym robić rzeczy większe. Że mniej mnie interesuje y, to takie tu i teraz y, zrobić materiał, zgarnąć za niego pieniądze, zrobić następny materiał, wiesz, a bardziej interesuje mnie, żeby, żeby y, przepchnąć muzykę do przodu. Żeby być może znaleźć coś zupełnie nowego, czego nikt inny nie znalazł. Mhm. Jakby to wszystko to na no wiesz. Dużej filozofii nie będzie, to będą kawałki, będą płyty. Tylko, że one są <noise> robione właśnie z tą myślą. Tak, że, że idziesz trochę innym kierunku niż wszyscy, próbujesz wydobyć z siebie coś, coś innego. No tak, ale wiesz, mi na przykład chodzi o to, że ostatni materiał, który puściłeś, był stricte instrumentalny, tak? Więc co, co dalej? Czy będziesz też w tym kierunku szedł? Czy myślisz o jakichś gościach? Ja bym nie bym powiedział, że to jest na specjalne okazję, takie materiały. Okay. Zaw, za, zawsze, jak się coś, coś nazbiera, to dobrze jest to z siebie wyrzucić. Mm -hmm. i... A tak to, to lubię współpracować z ludźmi. Lubię tą, wiesz, interakcję w studiu, nawet gadanie o pierdołach i poznawanie się w jakiś sposób. Nie no, to jest super klimat. <laughs> ja jeździłem i z tobą byłem kilka razy w studiu i byłem z, z różnymi raperami i to jest naprawdę coś ciekawego, kiedy jesteś w miejscu jednym, w kilka osób, razem coś tworzycie, są wiesz, odbijane pomysły od siebie i widzisz, że... Numer zaczyna się w pewien sposób, i później w, w trakcie tej pracy w studiu wszystko się zmienia i jakieś nowe ścieżki się znajdują, i nagle ktoś wiesz, jedna z tych osób, która pracuje przy projekcie, nagle rzuci jakiś pomysł i wszyscy są tym zajerani i próbują to odtworzyć. No to ta energia jest naprawdę super. Jak byś to porównał do takiej pracy właśnie zdalnej, jeśli na przykład przesyłasz po prostu pliki z, z jakimś klientem swoim? To jest po prostu komunikacja. Jak jesteś z kimś w jednym pokoju, to błyskawicznie pomysły odbijasz od siebie. wiesz, mhm. W dalszym ciągu jesteś w tym klimacie, w którym jesteś i ta druga osoba jest też w tym klimacie, i odbijacie te pomysły i robicie to od razu. A tak yy, przesyłając przez internet, no to wiesz, no ja, ja komuś coś wyślę. Pójdę ugotować sobie zupę. On to odtworzy za godzinę, za dwie, jak wróci z treningu, odsłucha w pięć minut i odeślę, wiesz, pierwsze co mu przyszło do głowy, mhm. będąc gdzieś zupełnie w innym miejscu głową i to nigdy, nigdy nigdy nie, nie będziesz na, tym, na tej samej płaszczyźnie. No. Pod warunkiem, oczywiście znaczy może być wyjątek, jak. I ty, i osoba, z którą pracujesz, jesteście absolutnymi profesjonalistami, którzy no, mają ten, ten, ten sposób przełączania się na tryb muzyka od razu. Mhm. Ale w dalszym ciągu nie zastąpić i to takiej bezpośredniej interakcji. Poza tym wiesz, no, bezpośrednia interakcja to jest, to jest jeszcze coś takiego, to jest jakiś potencjał. Lądujesz z kimś w pomieszczeniu, to nie bardzo, nie bardzo możesz go oszukać, mhm. że coś wiesz, czego nie wiesz. I on tak samo ciebie. I może się okazać, że, 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 jest. Że, że, że z tego, że z tego, z tego spotkania wiesz, no, ludzie się bardzo szybko poznają, tak? kto, kto ma jakie mocne strony, kto ma jakie słabe, y, które pomysły zignorować, mhm. a którym dodać skrzydeł. I, i, i to, jest, to jest coś, coś takiego. Nie wiem, mnie na przykład... Ja, ja lubię ten potencjał, że, że spotkam się z kimś i się okaże, że on jest na przykład lepszy, niż mi się wydawało, że jest. Mhm. I nie było tego widać. Albo usłyszę coś nowego, czego nikt inny wcześniej nie usłyszał. I uda mi się to wydobyć. A te, to nie, nie bardzo jest do zrobienia przez internet. Bez internet to, to jest bardziej właśnie taki biznes. Miałeś, miałeś kiedyś jakiś taki projekt, który... Gdzie musiałeś walczyć o to, żeby pozostać przy swojej wizji? Uuu, stary. Większa, większa część tego, co robiłem. Mhm. I akurat, akurat łatwo to zauważyć, bo rzeczy, gdzie gdzie udało mi się postawić na swoją, poradziły sobie dość dobrze. Rzeczy, które. Gdzie ktoś był uparty, wiesz. Chciał bardzo zostać przy swoim to niekoniecznie potem te kawałki się poradziły. Tak chciał, żeby się poradziły. Ja się zapytałem Cię, dlatego że ostatnio słuchałem podcastu Nerd Boysów, Full Send Podcast i był u nich Col Bennett. Col Bennett jest właścicielem Ly Lyrical Lemonade. Bo nie powiedzieć, geniuszem. <laughs> jest geniuszem też. To... Ja mam także ogólnie. Mam takie często mieszane uczucia do innych osób, które tworzą wideo. Jest parę osób, którymi się jaram. Jak oglądam pracę innych osób, no to zazwyczaj jest tak, że niekoniecznie jestem przekonany co do nich, no ale Kolbenec mega mi imponuje. Tym, co zrobił, bo rozkręcił z takiej powiedzmy firemki, która organizowała imprezy hip-hopowe, koncerty w Chicago i robił też jakieś relacje z tego, rozkręcił swoją działalność do takiego poziomu, że nagrywa klipy dla takich artystów jak Eminem, jak Post Malone, i oprócz tego wszystkiego walczy o to, żeby te klipy były też na jego kanale. Mhm. I to jest dosyć ciężki, ciężki deal, ale u niego... Ja przynajmniej on... Zauważyłeś to, że, że na, na wielu właśnie wywiadach nie mówią na niego reżyser, tylko mówią na niego kingmaker, trendsetter. Mhm. Nie jest tylko reżyserem. Nie, nie, nie. On właśnie... I, i cała, cała ta jego pozycja, którą sobie wypracował... No właśnie to, to i, i to rzeczywiście jest, jest prawda, że on jest Kingmakerem. I właśnie cofając się do tego, co chciałem wcześniej powiedzieć. Nie powied miał być na przykład The Kid Roya w tak wysokiej pozycji, gdyby nie to, że, że on w niego zainwestował. Mm -hmm. Ja na przykład o, o, o właśnie The Kid LaRoy dowiedziałem się z, z liryka Lemonade. Z, był taki numer, nie pamiętam już nawet jaki. Ale pierwszy, który dla niego zarobił. I tam było dosłownie ileś tam klipów, zanim pojawił się numer z Justinem Bieberem, który wybuch, mm. leciał we wszystkich radiach. Ale początkiem początkiem było, było właśnie Lyrical Lemonade. No ja właśnie... I on ma kilku takich na, na tym. Mhm. Ja się pytałem ciebie właśnie o tą sytuację przy pracy w studiu O pozostaniu przy swoim koncepcie Dlatego, że w tym podcaście, w Full Fullsend Podcast On mówił o tym, jak mu się współpracowało z Kanye mhm. <laughs> I mówił właśnie, że robił dla niego klip Który na bieżąco mu się podobał Kani mówił, że spoko, tak Podsyłał mu próbki, kol I... Komunikacja była taka, że tak, że wszystko jest ok, że wszystko jest w porządku i to szło już do finalizacji i na dzień przed publikacją klipu nagle Kanye powiedział, że chce cały klip, żeby był czarno-biały. <grym> <grym> I tam właśnie to była taka sytuacja, gdzie Kolbenet musiał powalczyć o to swoje, żeby pozostać przy swoim koncepcie, żeby wytłumaczyć i to jeszcze takiej gwieździe właśnie wielkiej jak Kanye West. Nie, jeszcze z takim właśnie ego i Kani Mucha mówił wtedy, że, że dla niego jest bardzo ważna jego paleta, hmm. <głos》>, bo tam próbował to wytłumaczyć, ale ostatecznie właśnie się udało zostać przy kolorze. To są właśnie takie ciekawostki, gdzie jest to, co ty myślisz, kontra to, co myśli osoba, z którą współpracujesz. I na ile ta, ta wasza wizja się zejdzie, czy się rozejdzie, czy się pokłócicie i kto ma rację? I czy w ogóle ktokolwiek może mieć rację w takich sytuacjach? To wszystko jest bardzo takie dynamiczne. No też, no, jest, zawsze jest tylko jedno pierwsze wrażenie. I w związku z tym, że jest jedno pierwsze wrażenie, to nie, nie da się sprawdzić dwóch wersji tego samego pomysłu i uzyskać obiektywnych danych kto miał rację, więc no tutaj no. nie masz racji, tutaj bardziej idziesz na wyczucie. Natomiast uważam, że akurat warto stawiać na swoim, no o ile, o ile jesteś w stanie ponieść konsekwencje. O ile jesteś decyzji. w stanie ponieść konsekwencje i o ile w ogóle masz faktycznie tą wizję, no bo stawiać na swoim tylko po to, żeby być upartym, no to, to nie jest dobre. Natomiast jeśli faktycznie masz jakąś wizję i wierzysz mocno w nią, no to moim zdaniem jak najbardziej trzeba o to walczyć, tak? Ewentualnie no, po prostu słuchać jakichś rad osób bardziej doświadczonych, ale no, dba, dbać o, o to, żeby ten swój przekaz dostarczyć do końca. Jakbyś miał na przykład jeszcze zwrócić uwagę na jakieś takie trzy rzeczy, które są taką największą patologią rynku muzycznego, to co by to było? Teraz powiedziałbym, że toksyczne związki polskiego hip-hopu. <słyski> <słyski> Weź to rozwin. Toksyczne związki z youtuberami, toksyczne związki z, z tymi wszystkimi galami MMA i tak dalej. Mhm. Generalnie tego, tego typu rzeczy. A w jaki sposób to psuje, psuje rynek? No to jest, to jest właśnie to to, 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 to jest właśnie content wszystko. Mhm. To, jest, to Mniej się opiera na tym, że chcemy zrobić coś fajnego, co że Mamy, mamy już pączki, mamy już yy, walkę do promowania, i potrzebujemy jeszcze, jeszcze mieć jakąś płytę. Okay. By rozwijać markę, tak. No i jeszcze mamy koszulki i tak dalej. Czyli widzisz to, że muzyka jest bardziej dodatkiem, a wszystko inne jest główną częścią Tak, ale tego to przemysłu. jakby wiesz, no to, to przewróciło świat pod tym względem, że, że praktycznie 100% uwagi poszło na to. Mhm. No bo wi wiadomo, no nie będzie Cię interesowało tak bardzo to, że, że ktoś gdzieś w głębi Polski zrobił świetną płytę, na którą spędził strasznie dużo czasu. Bardziej będzie cię to obchodziło, że jakiś youtuber przed jakąś walką się z jakimś raperem wyzywa. I potem się, zrobią sobie jeszcze konferencję prasową, jeszcze któryś któregoś klepnie. Wiesz, to jest zawsze jest bardziej chodliwy towar niż, mhm. niż czysta, czysta muzyka. My też tak myślę, że na przykład może być tak, że dla ludzi, dla dzieciaków głównie, którzy zaczynają słuchać muzyki, szukają jakiegoś swojego gustu, szukają tego czy jakiegoś gatunku dla siebie, no to oni właśnie mogą mieć taki pierwszy kontakt wtedy z muzyką, właśnie może przez tych ludzi, którymi się interesowali spoza świata muzyki, z YouTube'a, z czegoś innego, i wtedy ta ich przygoda z tym zaczyna się w taki sposób i mogą mieć takie skrzywione spojrzenie ogólnie, jeśli chodzi o muzykę. To, to, to jest już, już pytanie, czy yy, yy, różne rzeczy się konwertują na inne rzeczy. Mm -hmm. czy, czy jest to jakiś sposób pozyskiwania fanów, którzy potem okażą się dobrymi, wiernymi fanami muzyki, yy, którzy mają jakąś ciekawość. Okay. Ale większość, większość nie, to mimo wszystko bazuje raczej na tym, że, że polska kultura od wielu lat jest mało atrakcyjna. Dużo jest jakichś takich filmów, teatrów, rzeczy, które dla jakiejś grupy są ciekawe, dla większości nie są i powstaje jakaś taka próżnia. No. I w tą, w tą próżnię właśnie strzeliwuje się disco polo, strzeliwują się te wszystkie gale, chociaż nie mówimy o galach sportowych, bardziej mówimy o tych takich galach, jak to się mówi, freaków? Freak fightowych. Słuchaj, to, to jest pierwszy. Jakaś taka pierwsza patologia, co byś mógł jeszcze wymienić. Komunikacja między starszymi i młodszymi. Że jest to jest, walka to jest, między pokoleniami. To jest nawet nie walka. Tylko zaczynamy od takiego założenia, że jak jesteś starszy i jesteś doświadczony, to masz do zaoferowania. Bardzo dużo wiedzy, profesjonalizmu, szybkości wykonywania różnych zadań, i tak dalej. Ale brakuje ci tej młodzieńczej tej świeżości, tego spojrzenia takiego. I odwagi takiej, tak. może. No. I to z kolei mają młodzi, którzy nie mają tego doświadczenia. I, i, i jeżeli uda się zbudować między jednym a drugim jakiś most, to, to wychodzą wspaniałe rzeczy. A my raczej jesteśmy w takiej pozycji, przynajmniej ja mam takie wrażenie, bardzo subiektywne, że dużo y, y, ludzi starszych w muzyce to albo na siłę próbuje być młodymi, mhm. albo się nie odzywa, bo panicznie boi się tego, że ktoś im powie: ty jesteś bumerem, ty jesteś stary, ty jesteś nieaktualny, spierdalaj. I, i, to im, I to im przeszkadza w nawiązywaniu relacji z młodymi. Tak, a są jeszcze inne akcje typu, że ktoś przez, przez wiele lat był na rynku, nauczył się wszystkich sztuczek i teraz po prostu dzieciaki wypycha, żeby się kompromitowały. Załóż coś jeszcze bardziej kolorowego. Pójdź bąka, pokaż dupę. Mhm. Bo wiedzą, że, że na tym zarobią. I zamiast. Zamiast, wiesz, powiedzieć dzieciakowi, zastanów się. Jak to zrobisz, to cię zniszczą. To oni... Nie, niech to zrobi. Może to zarobi jakiś hajs. No to jest ciekawe, stary, bo ja słuchałem kiedyś Snupa i Snup się wypowiadał na podobny temat w taki sposób, że on ciągle się otacza młodymi ludźmi. I on tam już zawsze mówi my cousins i tak dalej, że wiesz, ma pełno tych młodych typków obok siebie i mówi tak. Po pierwsze, oni mi ciągle mówią coś świeże, jeśli chodzi o trendy muzyczne. Po drugie... Oni mi mówią, wiesz, coś że jeśli chodzi o modę, bo to też no, wizerunkowo, jednak artysta, jak dobrze się prezentuje, jest aktualny. No to, to też bardziej przemawia, powiedzmy, do tego, do młodszej publiczności. Więc. Zumała właśnie takie podejście, że wie, że on chłonie to, co, się, co jest aktualne. Bierze się uczy tych, wiesz, patrzy i pod kątem muzycznym, i właśnie pod, pod kątem stylówki. I to jest świetne i wydaje mi się, że no, po, powinno to się zwiększać. Ale tak jak mówisz, ja. Się... To jest to jest, wiesz, to jest sekret y, y, pożyczania z Ameryki. Mhm. Ludzie często jak pożyczają z Ameryki, no to pożyczają bit życzą flow. Ale nie, kulturę pracy. No właśnie, nie, 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 nie ma ani kultury pracy, ani właśnie takiego podejścia, bo przecież wspominasz o snupie, a ja przypominam sobie, że widziałem dokładnie taki sam wywiad chyba z Didim. Mhm. Dokładnie na tej samej zasadzie. Z Nasem, paroma innymi. No, jak, jak spojrzysz po, 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 po liście, ograniczmy się do raperów, którzy. Są w jakiś sposób aktualnie obecnie na rynku od 10, 15, 20 lat, to zobaczysz, no, że ich producentami, że u nich na fitach są młodzi ludzie. Bo mm. każdy z nich stosuje, to jest jedyna skuteczna metoda, żeby być świeżym, otaczać się młodymi ludźmi, którzy rozumieją świat trochę lepiej niż ty, ten świat, który jest teraz. I to, że, że my tego nie robimy, no to, no to jest smutne. No. I to się właśnie kończy takimi. Takimi no, manifestami boomera, czy co to mes napisał? No. A, A ten, co on napisał? Bo ja nie wiem. On napisał jakiś taki manifest boomera, że, że on się nie musi już młodzieży kłaniać. Ja tu bardzo parafrazuję, bo nie, 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 nie pamiętam to, to. Post na Facebooku był taki. Mm -hmm. I to jeszcze akurat mnie to zainteresowało, że to było napisane y takim korpojęzykiem, takim polgliszem. Połowę słów po angielsku. Dziwne to było bardzo. Mm -hmm. Tak nie wiem. A co on się, się tłumaczył z tego, że, że młodzi to, go nie słuchają? To nawet czy nie coś? chodzi o, o, o to, czy on się tłumaczył, tylko to było po prostu coś takiego, że mam tyle lat, młodzi niech sobie żyją i tak dalej. Nie, miałem wrażenie, że to, że to był jakiś taki postawiony murek między, między tym, co stare, a tym, co młode. Mm -hmm. Jakby wiesz, no jakby nie, nie było tego. E, e, tego elementu, że a, może, może zamiast y, zastanawiać się, ile mamy lat, ile nam jeszcze zostało, to zróbmy coś fajnego. Myślałeś o tym, co dały Tobie złote i diamentowe płyty? No nie mam miejsca w szafie na ubrania. Mniej więcej te. Czy lu ludzie, Nie, z którymi no... współpracujesz, na to patrzą w ogóle? Jeszcze to jest tak, że w wersji fizycznej mam ich może połowę. Nie mam tych wszystkich w jakim sensie najważniejszych. Ja mam tej, tej pierwszej. Ja mam tej największej chyba. Ale to powymieniaj może. Pierwsza to co to było? Pierwsza to było coś picha. I to jeszcze było w tym okresie, gdzie yy, płyty Złote i platynowe nie były tak powszechne. Mhm. Nie było tak łatwo je zdobyć, rynek nie był tak duży. No bo też trzeba zaznaczyć, że kiedyś I po prostu to... nie było, nie, było naliczane, nie były naliczane streamingi, YouTube i tak dalej, do no właśnie jeszcze statusu. to było długo przed streamingami, mhm. ale też chyba były w, w wyżej postawione bariery na, na złoto i tak dalej. Tam było coś koło 90 tysięcy, nie pamiętam. W każdym razie no pierwsze się pamięta, tak mhm. jak się pamięta. Pierwszy udział na legalu, pierwszy raz, jak lecieli w radiu, tak, tego typu rzeczy. No. no, a największa? Największe to będą diamentowe rzeczy, kłębo mm -hmm. na przykład. Czy też coś miałeś, jeśli chodzi o diamenty? Być może. Teraz nie wiem, od, od wielu lat już tego nie liczę. No właśnie, bo widzisz, ja ci zadałem to pytanie, tak się zastanawiałem, czy to w ogóle, wiesz, gdzieś w jakiś sposób wpływa na to, na twój biznes. Pozytywnie, wiesz, czy ktoś się pyta ciebie o to, czy ktoś zwraca na ciebie uwagę przez to, czy to ja jest nie, po ja prostu, ja nie, że... Ja nie sądzę, żeby to coś, coś specjalnie zmieniało. Bardziej taki wewnętrzny achievement. Nie, ja to jest tak, że, że ludzie idą tym... Tym angielskim powiedzeniem, what you did for me lately. Mm -hmm. Coś takiego. Czyli patrzą, patrzą, jaką masz wartość dla nich tu i teraz, co ostatnio zrobiłeś dla nich wartościowego. Mniej patrzą na ciebie całościowo, ile masz za sobą jakiś, wiesz, sukcesów. Mm -hmm. A dla mnie, ja wiem, no, zawsze miałem przerośniętego. I jakby płyty tego nie zmieniają. Raczej, raczej większość energii poświęcam na y, y, uspokojenie samego siebie, niż na podbudowywanie swojej wartości. No. Chociaż to, to czasem, czasem wychodzi raz na jakiś czas, że, że muszę sobie przypomnieć, ile mi się udało zarobić, żebym sobie przypomniał, y, jaka jest rzeczywista wartość tego, co robię. Tak, no bo czasem Szczególnie jeśli jesteś osobą, która coś tworzy, która jest zapracowana, my nie poświęcamy moim zdaniem wystarczającej ilości czasu, żeby w... poczuć moment, w którym się znajdujemy, docenić to. I na przykład słuchałem ostatnio podcastu z Andrew Szulcem i on opowiadał, że na jego weselu podszedł do niego jego ziomek i mu powiedział, że słuchaj... Popatrz na, przez chwilę po sali, popatrz na tych ludzi, którzy tu przyszli oni tu przyszli dla ciebie. Po prostu doceń ten moment i postaraj się go zapamiętać. Nie? I to jest właśnie chyba ważne, żeby jednak w tym biegu, w, nie, nie jest to wyścig szczurów, ale w takim biegu po, nie wiem, po skończenie jakichś projektów, po jakiś swój taki wewnętrzny sukces. Żeby jednak doceniać tą drogę. No bo pamiętasz, nie wiem jak leciliśmy, z, kręciliśmy stare ujęcia do teledysku, gaza z paluchem na twoim bicie niebo nie jest limitem. Mm -hmm. I pamiętasz, jak lecieliśmy awionetką? No tak, to. Ja nie pamiętam, bo ja patrzę cały czas w ekran, żeby nagrać ujęcia dobre, i w ogóle tak jakby się nie naciszyłem tym lotem, gdzie lecieliśmy tam chyba z pruszcza, przez Sopot przelecieliśmy i tam wróciliśmy. Przegapiłeś to. Tak, no ja po prostu przegapiłeś byłem. Przegapiłeś to, jak go arena okropnie wygląda z lotu ptaka. <laughs> Dokładnie. Laszana puszka, nieciekawa. No I właśnie, no. <laughs> Z jednej strony fajnie, że poleciałem, ale z drugiej no nie mam tych takich wspomnień i właśnie w, w ostatnich latach swojego życia próbuję znaleźć jakiś taki balans, żeby móc się i cieszyć, i jednocześnie y, skupić się ja na ty pracy. Ty jesteś bardziej w pracy niż ja wtedy. No to na pewno, <laughs> tak. Ty miałeś tam totalną wyluskę. Ja też coś kręciłem, z tego co pamiętam. <laughs> No, powiedz mi, gdzie można znaleźć Ciebie w internecie? W internecie? Na, na jakich profilach społecznościowych, na jakich stronach? No, najlepiej, Głównie. Najlepiej to na Instagramie. Na Instagramie. A, poczekaj, zanim jeszcze w ogóle przejdziemy do końca, chciałem jeszcze jeden temat z Tobą poruszyć, bo parę lat temu zacząłeś też wrzucać swoje produkcje na BeatStars. Prawda. Tak. I jakbyś mógł opowiedzieć o tym, czy to w ogóle jakoś ma sens? Taki Bisters to jest portal, gdzie różni producenci mogą wrzucać swoje, swoje projekty i licencjować to na... Może ty lepiej to okay. Wiesz, ty, za Wiesz, za tym, za tym stoi coś więcej. Mhm. Tak, bo jeżeli ja chcę zrozumieć produkcję w całości, to to jest, jest trochę inny świat niż produkowanie na, na płyty w taki, wiesz, bezpośredni sposób, gdzie budujesz siatkę znajomych i, 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 i z tego miejsca podbijasz rynek. To jest jakby, wiesz, zupełnie inny świat, bardziej właśnie nastawiony na, na biznes, na, na stworzenie swojej marki i, i potem spieniężanie jej. Mhm. I wiesz, no ja, ja w, te, w, w takie rzeczy wchodzę tak samo jak ileś lat temu. Yy, poszedłem yy, yy, sobie potańczyć w grupie tanecznej, mhm. żeby lepiej zrozumieć muzykę, to w jaki sposób działa ten element taneczny, do czego ludzie się ruszają, jak to rozumieją, czują i tak dalej. Dokładnie na tej samej zasadzie chciałem poznać i zrozumieć tą część rynku. Bo wiesz, no ludzie przez lata mnie namawiali do tego, żebym to zrobił. I jest, jest z tego pewien zysk, bo, yy, yy, bo przychodzi, przychodzi coś takiego, tak jakby pozycja negocjacyjna. Mhm. Wystawiasz jakiś swój biz, który nie sprzedaje się na raz, tylko ludzie go licencjonują wiele, wiele razy. I na przykład. Dochodzisz do tego, ile jedna Twoja produkcja może zarobić pieniędzy. I zaczynasz lepiej rozumieć swoją wartość. I, i przestajesz się na przykład tym martwić. Powiesz, bo, wiesz, bo jak, jak nie masz tej, tej własnej wartości, to przychodzą ludzie, którzy sami ci wyznaczają, jaką masz wartość, i czasem podają wiesz, śmieszne kwoty. Tam I, śmieszne, I śmieszne warunki pracy I, i, i niektórzy tego nie rozumieją, niektórzy nie mają zbudowanej tej pewności siebie, żeby komuś powiedzieć nie. Bo jednak ka każdy traktuje, czy może nie każdy, ale spora większość traktuje właśnie takie coś jako szansę, którą musi koniecznie wykorzystać. Mm -hmm. Że to nie jest co coś, cz z czemu można powiedzieć nie. A dzięki takiemu bistarsowi no zyskujesz takie poczucie że jesteś właścicielem swojej muzyki, że jak dwie czy trzy osoby rzucą ci bardzo beznadziejne warunki, to ty możesz im powiedzieć nie i niewiele na tym stracisz, albo nawet nic. Czyli możesz przejąć bardziej kontrolę nad swoją twórczością. Nie no jesteś ty... tylko powiązany z, stricte z artystą, yy, który no się tak, do ciebie zgłasza, to, tylko ty, ty już tworzysz coś i dajesz to ludziom, żeby oni się zdecydowali, czy oni chcą yy, ten Ale bit to 3D. też wymusza patrzenie na siebie bardziej jak na artystę, jako na jakąś, wiesz, jedną, jednego, yy, jedną indywidualną nawet markę. Nie część zespołu, tylko właśnie osobnego twórcę. Tak, że, 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 że pracujesz nad tym, wiesz, jaką oprawę graficzną ma muzyka, którą mm -hmm. wypuszczasz, w jakiej formie to robisz i tak dalej. No i, 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 z, i z, z takiego listar no, dużo się y, dużo powstaje właśnie kanałów YouTube'owych i producenci dzielą się swoim wiedzą i w ogóle życiem czasem. Mm -hmm. Vlogi też dobrze chodzą. No Może to też typu. jest jakaś taka rzecz do przekminienia dla ciebie. Myślę o tym od dłuższego czasu. No dobra, czyli można znaleźć ciebie na Instagramie, na BeatStars. Spotify, Tidal, Apple Music. Spotify, Tidal, YouTube. Apple Music. YouTube też. YouTube też, dobra. Nawet dwa kanały mam. Jeden z bitami drugi z muzyką okay. solową. To będą do sprawdzenia linki w opisie. Z twojej strony. Dobra stary, dzięki za rozmowę. Zap Mam nadzieję, że widzowie nie byli zbyt znudzeni moją, za, moim zamulaniem dzisiejszym. Trzeba było kawkę rzucić. No następnym razem tak zrobiły. Dobra, dzięki.